Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Alan Wake 2. Życzę miłego oglądania. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Zostaliśmy zaatakowani przez umarłego. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Co się stało z szeryfem? No właśnie, gdzie zginął nam ten gościu? Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Okej, okay, witam wszystkich jeszcze raz. Wracamy do naszej przygody w Alan Wake 2. Ostatni odcinek zakończyliśmy w momencie, w którym... W momencie, w którym udało nam się tak jakby odgonić tego stałego zmarłych Roberta Nightingale'a. Roberta, chyba dobrze pamiętam. Przeszukajmy sobie jeszcze raz to miejsce. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku nasz zmarły zmartwychwstał i nas zaatakował, także zobaczmy, co tutaj się więcej wydarzyło. Mamy tutaj ciało jednego z tych policjantów, a ten drugi, który znalazł, który nam chciał przekazać te strony maszynopisu, on zniknął, także zobaczmy, czy coś tutaj znajdziemy, jakieś wskazówki na ten temat, czy coś nam tutaj pomoże. Co my tu mamy? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Okej, czyli mamy wskazówki od Alana Wake'a. Przejdźmy sobie do naszej komnaty tajemnic. Saga znowu była nad Cauldron Lake. On też tam był. Nightingale. Był, choć go nie było. Opętany, stworzenie mroku, był poza jej zasięgiem. W miejscu, w którym jakaś inna, dziwna rzeczywistość, leże mroku, mieszała się z naszą. To miejsce i leże mroku, narzucona od góry płachta. Wszystko pod nią tonęło, grzęzło w mroku, wszędzie się wlewał, szerzył zepsucie, zgnilizny. Na stronie to miejsce zostało nazwane kolizją. Saga musiała udać się za Nightingale'em do kolizji. Znalezienie drogi nie było łatwe. Kroki musiały być precyzyjne. Rytuał. Saga zamierzała się wszystkiego dowiedzieć. Zamierzała powstrzymać potwora. To jej praca. Zanim znowu zabije. On będzie w środku. Będzie na nią czekał. Okej, czyli mamy tutaj kolejną stronę maszynopisu. Dostarczoną nam tak jakby przez Alana Wake'a. Tutaj ta poprzednia. Okej, zobaczmy, co mamy dalej. Na tablicy dochodzeniowej. Spójrzmy sobie znowu w sprawy. O, mamy tutaj... Dużo nowych rzeczy, sprawdźmy sobie po kolei. Co tu mamy? Nightingale nas zaatakował, okej. Okay. Czyli coś więcej chyba tak. O nie, to jest coś jeszcze nowego. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. No właśnie, w świecie Alana Wake'a zbyt wiele rzeczy nie ma racjonalnego wyjaśnienia. Także podążajmy dalej. Nightingale nas zaatakował. Zaatakowały nas jego zwłoki. Wykorzystałem jego wrażliwość na światło, żeby się obronić, ale uciekł. Muszę go dorwać i dowiedzieć się, co tu się kurwa wyprawia. Okej, okay, tak jak pamiętacie, on nas zaatakował, udało nam się go jednak odeprzeć. Udało nam się odzyskać nasz pistolet. No i z racji tego, iż stał w świetle, to udało się go jakoś odpędzić, ale no, sprawa tutaj jest delikatnie mówiąc zamieszczona. Także zobaczmy, jakie tutaj mamy kolejne wskazówki. Okej, okay. Saga musiała podążać za Nightingale'em do kolizji. Znalezienie drogi nie było łatwe. Kolizja?
Co? Te strony to jakiś bełkot. No tak, to są strony dostarczane nam przez Alana Wake'a, czyli tak jakby chyba z jego powieści, którą on tworzył. Z tekstu na stronie wynika, że Nightingale wrócił do Cauldron Lake. Jest opętanym. No na pewno nie jest nikim normalnym, biorąc pod uwagę, że nie miał serca, a nas zaatakował i wstał i miotał wszystkimi po ścianach jak szalony. Sprawdźmy sobie kolejne te sprawy. Co nam tu jeszcze wpadło? Kult drzewa. Cel kultu. Tak jest. A, to jest jeszcze coś innego. Nie umiem tego wyjaśnić. Jak oni to robią? Co się tu u licha dzieje? No właśnie, co tu się odwala? Tu od sekty na czym polega? Czy to tu? Tak jest. Tekst wytatuowany na ofiarach. Strona maszynopisu znaleziona w środku. Pismo ma tu jakieś znaczenie. Okej, okay. Nightingale był jedyną ofiarą, która stała się potworem. Cel kultu, tak, tutaj. Sama bym w to nie uwierzyła, gdybym nie zobaczyła tego na własne oczy. Muszę się w to wgryźć. Musi być jakieś wyjaśnienie. Okej, okay, i ostatnia Nightingale, tak, to już czytałem. Cel kultu tu? Nie. Na czym polegał? Tak jest. Jego morderstwo pasuje do innych ofiar. Dlaczego one też nie zamieniły się w potwory? No właśnie. Dobra, czyli z tej sprawy mamy chyba wszystkie wskazówki kolejne dodane. Przejrzyjmy następną. Wcześniejsze morderstwa. The cold of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cold case. Exciting. Ekscytujące. No tak, teczek tu na pewno będzie dużo, ale czy to jest tak aż bardzo ekscytujące? No cóż, zobaczymy. W sensie, no jest ekscytujące, tylko że sprawa jest naprawdę gruba. Nie jeden morderca, tylko zorganizowana grupa. Kult drzewa. Ta sprawa zrobiła się znacznie bardziej interesująca. Powinnam założyć nową teczkę. Zacząć od nowa. Okej. Okay. Skrytki kultu śniadaniówki z Caseyem. Czy coś tu jeszcze mamy? Pudełko śniadaniowe znalezione przy stacji monitorowania FBC nad Cauldron Lake. Okej. Okay. Czyli to będzie tu. Tak jest. W notatce napisano, siedzimy w tym razem, bohaterko. O co tu chodzi? Kto to tu zostawił? Okej, okay, wróćmy sobie tutaj. Do naszego miejsca zdarzenia. Czy coś tu jeszcze więcej mamy? Coś na pewno, tylko... Tak jest. Musimy wrócić nad Cauldron Lake. Page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Okay, czyli czeka nas powrót nad Cauldron Lake. Czy ja sobie tutaj mogę jeszcze jakoś poszperać? Tak jest, wyciągnąłem latarkę. Sprawdźmy, czy mamy tutaj jeszcze jakieś dodatkowe pochowane rzeczy. Na pewno jest tutaj coś takiego, co... Na ten moment omijam, ale tutaj chyba nie. Przeszukajmy sobie te kolejne pomieszczenia, po których chodził. O, tak, tak, tak. Co my tu mamy? Pusto? No nie, okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Szkoda, szkoda. Coś w tych szafkach może? Nie. Coś tutaj? No nie, tu raczej nic nie znajdziemy. No nie. Okej, okay. Przejdźmy sobie do tego pomieszczenia. Czy tu coś będzie? Oho. Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Nie dziwię się, że są tacy zdziwieni. Niezłe rzeczy się tutaj odwaliły. Dobra, czy mamy coś jeszcze tutaj? To pomieszczenie może coś... Niestety nie. Dobra, czyli wracamy nad jezioro. Niech oni tutaj ogarną sytuację. Czy możemy jakoś pogadać? Nie. Czy coś jeszcze więcej? Nie. Tu już chyba wszystko zabierałem. No dobra. Właśnie. Dokładnie, dokładnie. Jak on mógł to zrobić? Czy mamy tutaj jeszcze jakieś... Ciekawe rzeczy. No nie, tu brakuje tego klucza. O, właśnie. No, chyba jednak istnieje. Nie no, istnieje, co ty gadasz, no, Thornton. Aj, panowie nie chcą uwierzyć, no. Okej. Okay.
Tak jest. Dobrze, to są gości. Okej, czy z kimś tu jeszcze teraz możemy porozmawiać po tym, co się tutaj odwaliło, czy nie bardzo? Czy już po prostu wracamy nad to jezioro? Chyba wracamy, z tego co pamiętam. Posprzątamy tylko trupy w piwnicy i zaraz ktoś do pani przyjdzie, nie ma problemu. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Okay, zgłośmy to. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. Wsparcie nam się zdecydowanie przyda. I can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Okej, czyli co? Wracamy do naszego samochodu. Czy coś tu jeszcze ciekawego? O, tak. Co tu mamy? Burmistrz Setter nie odpuści w żadnej sprawie. No cóż. Okej. Głosuj na burmistrza, na pewno będzie wszystko super. Czy coś tutaj mamy? Tak. Nie da się tu niestety przejść. Szkoda. Bym sobie tam poeksplorował te tereny. Ale chyba fabuła chce nas na siłę, że tak powiem, pchnąć nad to jezioro. Tak mi się wydaje. No dobra, to podążajmy za naszym partnerem. Sprawdźmy sobie jeszcze mapę, może coś tutaj pomijamy na terenie tego miasta. Wiecie co, ja sobie jeszcze może przejdę jakoś tutaj po nim, poszukam czegoś, a jak znajdę coś takiego naprawdę fajnego, to przejdziemy sobie do tego momentu, a jeśli nie, no to tutaj wrócę i będziemy kontynuowali naszą przygodę nad Cauldron Lake, także ja udaję się na poszukiwania. O, co to jest? No właśnie, mamy tutaj symbol kultu. To ciekawe, że znalazł się tutaj na tej skrzynce. Okej, także wracamy sobie z powrotem nad Cauldron Lake. Zobaczymy, co nas tam czeka. Tak jest. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Sorry. Haha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Okej, czyli ta jego opowieść rzuca nam trochę światła na całą tutaj tą sprawę. I miałem rację, faktycznie ten Robert Nightingale to był ten agent, który nas ścigał w pierwszej części, czyli to się wszystko zgadza. Dobra, jesteśmy z powrotem nad Cauldron Lake. Serce. Okej. Charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed.
Great. This area is supposed to be close to the public. Mamy tutaj jakiegoś motocyklistę. Okej, przechodzimy. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. Świat działa w oparciu o tę powieść Alana Wake'a, tak jest. No okej. Czy to jest to miejsce, do którego wcześniej przychodziliśmy? Chyba tak. Spójrzmy sobie na mapę. Czy to jest to samo? Tak jest. Czyli wracamy sobie tę samą drogą. No dobra, zobaczymy, co nas tam czeka. Na pewno sobie wrócimy do tego domku, który ominąłem w pierwszym i drugim odcinku. Zobaczymy sobie, co tam zostawiłem. Refers to themselves as a cult. In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. O, kogo tu mamy? Jacyś panowie przy stacji. Super. Panie kolego, masz tutaj upoważnienie? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on an important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? No świetnie. Przed chwilą straciliśmy kilku policjantów. Gościu bez serca nam uciekł, także nie, no super jest. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna da vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Co to za maszyna? Co ten gość tutaj robi? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Jakie tutaj komplementy w moją stronę. Dzięki gościu. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. Okej, no nie wiem. Wydaje mi się, jakby ci goście coś ukrywali, zwłaszcza ten, który stoi przy maszynie. Sprawdźmy, czy coś tutaj możemy znaleźć. O, otwarte jest, no to... Nie omieszkam nie wyjść. Coś to, tak, tak. Co tu mamy? Okej. Wyraźne ślady ingerencji w system. Sygnał został przekierowany do transmitera, który nie należał do nas. Naprawiłem to tak, żebyśmy otrzymali wszystkie powiadomienia, ale to zdecydowanie niepokojące. Przygotuję raport dla Wydziału Śledczego. Zostawiam to tutaj na wypadek, gdyby następnym razem musiał to ktoś inny naprawiać. Jeśli to czytasz, sprawdź, czy ktoś tam tu przy tym nie grzebał. Być może warto pomyśleć o bezpieczniejszej metalowej obudowie, żeby szopy nie mogły więcej dostać się do środka. Steve Lin, główny technik. No właśnie, te szopy coś mi tutaj nie pasują. No, fajnie to wygląda w środku, jak jakiś taki, nie wiem, radar czy coś. Fajnie to jest zrobione, ile monitorów. Ciekawy sprzęt, ciekawy. Okej.
Tutaj już chyba zabraliśmy to pudełko. O, ale coś tutaj jeszcze można... Coś tu ominąłem? Nie, to jest to pudełko, które zabraliśmy poprzednim razem. Okej, wróćmy sobie do naszego partnera, Casey'a. Wy panowie sobie tutaj róbcie, a my idziemy dalej. Dokładnie, wracamy na miejsce zbrodni. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally saw. Our crime scene's drowning. Właśnie, ile tu wody jest teraz. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. O, co tu mamy? Właśnie, co potem? Find Nightingale. What then? I've never arrested a monster. No, to będzie twój pierwszy raz. Plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Okay, przeszukajmy sobie jeszcze raz to miejsce. Could I? Dokładnie, nie zauważyliśmy tego wcześniej, no bo on tutaj leżał. Przejdźmy sobie do naszej tablicy dochodzeniowej. O, sorki. Sprawy. Kult drzewa. I mamy tutaj dwie poszlaki. Trójkąt wyryty w stole, na którym znaleziono Nightingale'a. Tak jest. Jakiś podpis? Chcieli, żeby ciało zostało odnalezione, a może to po prostu bazgroły? Kolejny graffiti z trójkątem w całym mieście. Czy to będzie też tutaj? Tak jest. Graffiti w widocznym miejscu. Czy ma jakieś głębsze znaczenie? Okej, to nam odblokowało coś więcej. Symbolika kultu zalatuje komercją, takim kreowaniem marki. Zachowanie sekty? Czyżby to było tu? Tak jest. Symbole sekty są zwykle subtelne. Rozpoznają je tylko członkowie. W tym przypadku symbole są wyraźne i wpadające w oko. No właśnie, jeszcze rozmieszczone miasteczku i wszędzie tutaj takie dość duże są. Nie są takie jakieś malutkie czy coś, żeby ich nie można było znaleźć. Ciekawe to jest. Czy coś tu jeszcze więcej mamy? Nie. A czy możemy sobie jeszcze jakoś ulepszenie broni? Ile mamy tych stron? 8. Ale no niestety brakuje nam trochę. Dobra. Czy to jest ten budynek, który ominąłem? Nie. To jest chyba jeszcze nie ten budynek. Sprawdźmy sobie, co jeszcze tu możemy znaleźć. Co my tu ominęliśmy? Czy co? O, właśnie. Bare feet. Gołe stopy. I'll see where these footprints lead. Can you come through the crime scene one more time, KC? Just in case. If anything comes up, I'll radio you. Super, dobra. To my sobie pójdziemy tymi śladami. Sprawdźmy sobie tylko na mapie, gdzie był ten domek, który ja ominąłem. Sklep wielobranżowy. Prawo i w prawo, dobra, czyli za tymi śladami. To przy okazji sobie, czy to jest to? Tak, zajdźmy sobie tutaj do tego domku, bo wydaje mi się, że to jest miejsce, które ominąłem. O, czyżby to był... Nie, myślałem, że to jest jeden z tych termosów. Czy to jest to? To tu jest. No coś tu jest na pewno. Wszystko porozwalane. Wygląda jak jakiś sklep. O, właśnie, jest tutaj coś. Jakaś notatka.
Poniedziałek 3 września. Widać jakąś podejrzewą aktywność. Terenowy myślał, że widzi jakiś ruch w krzakach. Były tam ślady stóp, ale terenowy część pozacierał. Uwaga dla siebie, doszkolić terenowego. Wtorek. Nic wartego zgłoszenia. Jakieś zwierzęta, to co zwykle. Środa. Myśliwi na zewnątrz, po zmroku. Kłusownicy. Było słychać jakieś strzały. To nikt z naszych. Zamierzam mieć oko na tych ludzi. Mogli się tam wpakować po same uszy. Okej, mieliśmy tutaj jakieś zapiski. Dobra, czy coś więcej? Jakieś przedmioty do zebrania? Coś, co by nam się potem przydało? Jakaś amunicja, apteczki, straszny burdel tutaj jest. Możemy tu wejść? No niestety nie. Strasznie dużo miejsc jest tutaj pozamykanych. O, tu coś jeszcze jest. Jakieś żetony. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Okej, mamy jakieś dwie wskazówki teraz. Sprawdźmy jeszcze dokładnie wszystko, ale chyba już niczego nie ominąłem. Nie chciałbym stąd wyjść, omijając coś, ale to chyba jest wszystko. Okej. I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days. Dobra, mamy tutaj światło, czyli to będzie miejsce zapisu, jeśli się nie mylę. Albo nie? Nie, chyba ta skrzynka musi być, żeby było miejsce zapisu. Okej, w takim razie wejdźmy sobie jeszcze raz do tablicy dochodzeniowej. Wpadły nam tutaj dwie wskazówki. Zabójstwo. I wpadło nam coś takiego. Ślady stóp prowadzące do lasu. Okej. Gdzie się podział Nightingale? Tak jest. Nie było tu wcześniej tych śladów. Nightingale tędy przechodził. Jestem na właściwym tropie. No zdecydowanie. Musimy go tylko teraz znaleźć. Kult drzewa. Co nam tu wpadło? Dużo rozłożonego na stole zaopatrzenia. Okej. Cel kultu. Zachowanie sekty. Tak jest. Leży tu dużo sprzętu. Jak długo oni tu siedzieli? No chyba dość długo, patrząc na to, ile tych rzeczy tutaj znajdujemy. Tutaj. Okej. Podążajmy tym tropem. Do czego on nas tutaj doprowadzi? Czy ten gościu... O! Okej, zmienia się muzyka. Czyli zaraz będzie się coś działo pewnie. Tu coś mamy. Czy tu coś jest? Nie, nic tu nie leży. Idziemy tutaj na dół. No, fajny klimat. O kurde, masakra, to było straszne. Okej, wróćmy sobie do profilowania, tak jest. To było dobre. Like a doorway leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree, which is Ladle. Niesamowite są te rozkminy. Jak ona to wszystko ogarnia? Jak to jest zrobione, że to on jej podpowiada czy coś? Fajna sprawa, naprawdę. Zabójstwo nad Cauldron Lake. Co tu jeszcze więcej mamy? Nightingale przeszedł przez drzewo do innego miejsca. To jest, będzie jakieś coś jeszcze, tak jest. To będzie tu pewnie. Nie? No cóż, to jeszcze będzie więcej. Przyczyna zgonu gdzieś, aha, czyli jak one są takie jeszcze jakby podświetlone, to jeszcze można tu coś dodawać, a jak są chyba takie już białe, bez podświetlenia, to raczej nic już tam nie można dodać. Dobrze mówię? Nie wiem, zobaczymy. Drzewo może oznaczać Witch's Ladle, ale co jest za strefą progową? Kolizja? No cóż, przekonamy się na pewno. Wróćmy sobie tam. Dobra, tu się będzie coś działo na pewno. Co mamy tu w środku? Okej, co to jest? Dobra. Trzymajmy broń w pogotowiu. Czy to tutaj trzeba iść? Nie. Chyba tu po prostu. Dobra, ta muzyka buduje zarąbisty klimat, ale... Taki jumpscare tam był wcześniej, że masakra. Tak się przestraszyłem. Nie wiem, czy ja dobrze idę? Czy ja stąd nie wychodzę? Nie, chyba nie. O, tu coś mamy. No właśnie.
Witch Slayer. Nie ma nic tajemniczego w tym, że Cauldron jak zapisze na zwykłe. Aha, to już chyba było wcześniej. Czy ja to już czytałem? Bo to jest przy tym drzewie, tak? Czy ja dobrze mówię? Tak jest. Czyli to już czytałem. Co my tu mamy? My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Zdecydowanie, dobra. Wróćmy. Bezpiecznik trafił na swoje miejsce. Znalazł go pośród złomu rozrzuconego w lesie. Saga weszła do Witch's Hut. Coś przez nią przemknęło. Obecność, znajoma. Nie potrafiła tego do końca zlokalizować. Coś dawno zapomnianego. Spróbowała ją uchwycić, ale już jej nie było. Wnętrze było wypełnione jasnym światłem i obiektami, które przyciągały uwagę Sagi. Różniły się od zakurzonych zwierzęcych czaszek i kotła. Jakby objawiło je światło. Wyciągnęło je z ciemności. Zmiana rzeczywistości. Wypełniona okrytymi znaczeniami. Termos na kawę, pudełko na buty, mop z wiadrem, plakat na ścianie. W szafce zaś czeka kolejna strona maszynopisu. Okej. Na tablicy czy coś możemy tak jest. Ślady Nightingale'a prowadziły do kolejnej strony. Z pewnością Nightingale jest wewnątrz kolizji. Drzewo Witch's Ladle to przejście. Potrzebny jest jakiś rytuał. Czym jest Witch's Hut? Bezpiecznie trafił nas. Czy to jest? Tak jest. Wydaje mi się, że ta strona próbuje mi przekazać, gdzie mam znaleźć bezpiecznik. Musi być gdzieś w pobliżu Witch's Hut. Tak jest. I kolejna strona. Zdecydowanie. Okej, czyli światło będzie nam pomagało tak samo jak w pierwszej części. Jasne światło zapewnia ochronę. Powinnam rozglądać się za takimi miejscami. Czyli te wszystkie latarnie, takie inne rzeczy. Okej. Strasznie tu ciemno i niewiele tutaj tak naprawdę widać, a ta latarka nam... Okej. Dobra, przejdźmy sobie tutaj na górę. Tak jest. O! Coś tu przebiegało. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Okej, musimy znaleźć bezpiecznik. Przeszukajmy sobie tutaj okolice tej chaty i tę chatę. Coś tu będzie. Tu mogę przejść? Nie. Wejdźmy sobie w takim razie do niej. Tak jest. Coś tu znajdziemy? Nie wiem, byliśmy już tutaj. Czy coś tu ominąłem, czy może dopiero teraz się coś pojawiło? Nic tu nie ma. Może obok? Gdzie my tu znajdziemy ten bezpiecznik? Nie, no tutaj nic nie ma. Ale może tam? Czy tam możemy przejść? O, tu coś mamy. O, kurde. Dobra, szukajmy kolejnego. Tu już to czytaliśmy, jeśli dobrze... O! Super. No, tym razem nam się to przydało. Możemy im wybaczyć, ten jeden raz. Ale faktycznie jest to strasznie nasyfione. A tu coś jeszcze jest? Aha, to jest to pudełko, które już też znaleźliśmy, bo jest otworzone. Dobra, wróćmy sobie, włóżmy ten bezpiecznik, zobaczymy co będzie dalej. Mega gęsty klimat się tutaj zrobił, bardzo mi się to podoba, ale pewnie zaraz będzie jakiś kolejny jumpscare i wyrzucę myszkę z blatu, także będzie śmiesznie. Okej, gdzie jest ten... czy to było po tej stronie? O, ja przegapiłem to. Okej, bezpiecznik. No i dobra, zbadajmy sobie tę chatę. Jest światełko. Okej, pokój wytchnienia służy do zapisywania postępów. Szybki zapis, zapis ręczny. Dobra, zapiszmy sobie. Okej, czyli te termosy teraz służą do zapisywania.
Mamy zapisaną grę. Okej. Okay. Czy coś tu jeszcze? Oh yeah. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Okej, okay, przejdźmy do tablicy. Witch Sladle górowała nad Sagą, obserwowała ją i wiedźmę. Obraz wiedźmy na znaku, serce Nightingale'a, zimna, martwa bryłka w jej dłoni. Jej definicja poczytelności zmieniła się od kiedy przybyła do tego miasta, ale ufała maszynopisowi. Musiała. Saga zwróciła się do wiedźmy, zmrużyła oczy, próbując przeczytać tekst. Słowa pierwszej części rytuału, rozmazany napis na sercu, drugą część wyrecytowała z pamięci. Słowa, które przeczytała na stronie. Przynoszę ci serce, wiedźmo. Pokaż mi strach. Saga wepchnęła serce do dziury w znaku. To był klucz. Drzewo było strefą progową. Okej, okay, czy mamy coś na tablicy? Tak jest. Witch's Hut nad Cauldron Lake. The page from the Witch's Hut seems to be describing some kind of ritual. Polega rytuał. Znalazłem stronę mówiącą o rytuale Witch's Ladle. Czy w ten sposób Nightingale przeszedł przez głaz? Czy to wejście do kolizji? Wygląda na to, że słowa wytatuowane na sercu to element rytuału. Okej. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the Witch's Ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Rytuał. Daj wiedźmie serce. Wyrecytuj słowa. Wiedźma równa się znak Witch's Ladle. Gdzie jest serce? Słowa są nieczytelne. No właśnie, co się stało z tym sercem? Wróćmy sobie do profilowania. Do naszego Nightingale'a. I co nowego nam tutaj powie? He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. I tym razem się nie udało, ale mamy kolejną swoją szansę. Nightingale's heart. Where is it? Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. W tym sklepiku, w którym tam wcześniej byliśmy? Masakra, jak oni to tutaj rozkminiają? I need to check the general store for the heart. Casey, okay. I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. Followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Don't you worry, Saga. Okej, okay, co tutaj mamy jeszcze w tej... To nam się zawsze przyda. Okej. Okay. Dobra, czyli tak, musimy się udać do tego sklepu wielobranżowego i tam sobie znajdziemy to serce. Dobra, ale to zrobimy sobie już w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że ogólnie moje odcinki i to jak prowadzę tutaj całą tę grę i cała otoczka wam się jak na razie podoba. Wiem, że to może jest jeszcze trochę nadal chaotyczne, ale wydaje mi się, że z każdym odcinkiem będzie to już fajnie wyglądało, także... Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!